Po bardzo zaciętym meczu piłkarki Wiktorii AW zremisowały 1-1 z Luksem Ziemia Lubińska. W tym meczu bramki strzelały tylko zawodniczki z Wałbrzycha, bo jedna z bramek wpadła po samobójczym trafieniu zawodniczki Wiktorii. Zawodniczki Wiktorii do tego meczu wyszły w bardzo dużym osłabieniu, bo zabrakło aż 6 zawodniczek. Absencja była spowodowana kontuzjami i chorobami, jednak mimo to trener musiał wystawić do gry skład drużyny. Pierwsza połowa meczu to walka o piłkę w środku pola i zacięte pojedynki o każdy centymetr boiska. Po kilku dogodnych sytuacjach pod bramką Luksu zawodniczkom z Wałbrzycha udało się zakończyć po składnej akcji w 17 minucie golem, który strzeliła Marta Bedra, zachowując się w polu karnym jak rasowa napastniczka. Przy stanie 1-0 dla gospodyń zarysowała się nieznaczna przewaga nad drużyną gości. Jednak nasze zawodniczki nie umiały wykorzystać nawet 100% sytuacji. A skoro takich się nie wykorzystuje, to w piłce nożnej na boisku zdarza się zupełnie odwrotnie. Na 1-1 wyrównała po samobójczym golu nasza obrończyni i na przerwę obie drużyny schodziły z wynikiem remisowym. Druga połowa to niezmieniony obraz gry po obu stronach i w dalszym ciągu zacięta gra na całym boisku. Więcej sytuacji podbramkowych stworzyły zawodniczki z Wałbrzycha, jednak również i w tej części meczu nie potrafiły i nie zdołały strzelić zwycięskiej bramki. Mecz zakończył się remisem i podziałem punktów. W zespole Wiktorii zadebiutowała kolejna nowa zawodniczka, 16-letnia Justyna Krajewska, która w trzeciej lidze kobiet swój pierwszy występ może zaliczyć do udanych. W obronie zagrały bardzo dobrze wszystkie dziewczyny i zasługują na pochwały. W linii pomocy to bardzo dobra gra kapitanki Emilii Dolaty, która pomimo kontuzji palca u nogi zdecydowała się w tym meczu wystąpić. Pozostałe pomocniczki Ada Skrobiś i Ania Sławińska zagrały w tym meczu poniżej swoich możliwości, choć poprawnie. Linia ataku to dobra gra napastniczek Wiktorii. Natalia Marszałek i Marta Bedra dwoiły się i troiły, aby strzelić bramkę. Niestety sztuka ta udała się tylko raz. Z kontuzją musiała wystąpić z powodu absencji innych zawodniczek Angela Galant i wytrzymała na boisku tylko pierwszą połowę, a jej zmienniczka, 15-letnia Paulina Lizurek, jeszcze znacząco odstaje od drużyny. W tym meczu na największe słowa uznania zasłużyły wszystkie zawodniczki z linii obrony, dzięki którym piłkarki ziemi lubińskiej nie zdołały strzelić ani jednego gola. Teraz przed dziewczynami ostatni mecz w trzeciej lidze w tym roku, w którym zmierzą się z liderem AZS 2 Wrocław już za tydzień 24 listopada o godzinie 11 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego.